Najważniejsze państwa świata wykorzystują i będą wykorzystywały pandemię koronawirusa do realizacji własnych celów strategicznych. Jest to już dziś bardzo dobrze widoczne w postawach władz w Chinach, Rosji, ale również w Stanach Zjednoczonych. Najważniejszymi w tych zmaganiach narzędziami jest przestrzeń informacyjna, całe spektrum działań propagandowych, ale również pomoc medyczna i humanitarna, czy też, a może przede wszystkim, efektywność i odporność własnego systemu politycznego, gospodarczego, finansowego i służby zdrowia oraz ochrony ludności na skutki wywołane przez SARS-CoV-2. Na wstępie trzeba podkreślić w sposób znaczący przykład Chin, państwa, gdzie pojawiła się właśnie choroba COVID-19 i na pierwszym etapie rozwijała się lokalna epidemia. To właśnie tam, w pierwszych miesiącach, władze zostały zepchnięte do swoistej globalnej defensywy. A wszyscy na całym świecie dyskutowali tylko i wyłącznie o znaczącym, potencjalnym osłabieniu roli Pekinu w wymiarze regionalnym, ale również i globalnym. Jednak, wbrew wszystkim, obecnie to strona chińska przeszła do pełnoskalowej kontrofensywy. I ta kontrofensywa jest nader widoczna w przestrzeni informacyjnej. Z jednej strony toczy się bój ze Stanami Zjednoczonymi o nazewnictwo, a więc strona chińska stara się rozmyć pochodzenie wirusa oraz rozwiać wszelkie wątpliwości co do efektywności własnej reakcji na niego, tak aby nie odpowiadać za pandemię i nie ulokować się jako to państwo, które poprzez swoją indolencję w zakresie pierwszego etapu epidemii wpłynęło na takie straty w skali globu. A z drugiej strony narzędziowo Chiny podchodzą do zwiększającej się pomocy humanitarnej czy też pomocy medycznej dla innych państw. Zauważmy, że dotyczy to personelu oraz zaopatrzenia medycznego. Oczywiście strona chińska uwypukla pochodzenie np. środków ochronnych, maseczek i tym podobnych rzeczy niezbędnych do walki z groźnym wirusem. Pomijając przy tym niejednokrotnie fakt, że wiele z tej pomocy to tak naprawdę zwykłe zakupy poszczególnych państw u chińskich producentów, którzy co istotne wcześniej pod wpływem właśnie epidemii z Wuhan musieli szybko przestawić produkcję na specyfikę potrzeb związanych z walką z koronawirusem. Co ciekawe, podobną, ale o zdecydowanie mniejszej skali co Chiny, postawę przyjęła Rosja. To właśnie Moskwa również stara się bardzo medialnie rozgrywać udzielanie pomocy innym państwom dotkniętym obecnie skutkami koronawirusa. Przy czym w przeciwieństwie do Chin widzimy tą koncentrację obecnie na kierunku włoskim, albowiem to właśnie tam zostały wysłane specjalistyczne jednostki wojskowe zajmujące się m.in. skażeniami biologicznymi, które dumnie defilowały po włoskich drogach z rosyjskimi flagami, a następnie tego typu elementy właśnie propagandowe pojawiały się w przekazach chociażby rosyjskich mediów czy też mediów prorosyjskich. Co ważne, za pomocą idą również przekazy negatywne, za tą pomocą humanitarną, wyposażone w całe instrumentarium dotychczas dostępnych w Moskwie, fake newsów, kanałów komunikacji, które mają zniekształcać rzeczywistość. My w Polsce doświadczyliśmy tego bardzo mocno, gdy pojawiło się kłamstwo odnoszące się do zmyślonej historii o niewpuszczeniu czy też nieprzepuszczeniu pomocy do Włoch, która miała przelecieć samolotami rosyjskimi przez naszą przestrzeń powietrzną. Trzeba na końcu jeszcze stwierdzić, że Stany Zjednoczone również nie próżnują, co widać w całej kampanii odnoszącej się do propagowania pojęcia chiński wirus. Szczególnie, że dla administracji Donalda Trumpa kluczowe jest dziś pokazanie, że podjęta wcześniej polityka określana jako America First jest najlepszym remedium na potencjalne uzależnienie od Chin w dobie kryzysu. Nie można zapomnieć, że pandemia może być sprawnym orężem do prezentacji również polityki związanej z potrzebą wzmacniania bezpieczeństwa na granicach Stanów Zjednoczonych, o co zabiegał Donald Trump. Podsumowując, koronawirus zmieni świat, który stanie się zapewne jeszcze bardziej niestabilny niż był teraz. I tym samym pandemia będzie nadal znajdowała się w centrum zróżnicowanych działań kluczowych światowych graczy.